Dzień dobry, ponownie w mroźnej północy. Jeżeli ktoś mi nie da suba za to, że się władowałem na tą górę, to będę naprawdę bardzo niepocieszony. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej odsłonie Inner War Saga zajmiemy się tematem, który bardzo często się pojawia wśród osób, które trafiają do mnie na współpracę, czy który generalnie często widzimy w różnego rodzaju tematach, wątkach na social media, czy w rozmowach ze znajomymi. I to jest temat znanej i lubianej prokrastynacji. Czyli ten opór, który pojawia się przed działaniem. To, kiedy chcemy zająć się jakimś projektem, wiemy, że mamy do zrobienia pewne rzeczy, które poprawią nasz stan bytowania, które dadzą nam jakiegoś rodzaju spełnienie, poprawę naszej sytuacji. Wiemy, że jest dla nas dobre, potrzebne, a jednocześnie wcale tego nie robimy, bo pojawia się ciągle jakiegoś rodzaju rozpraszanie się, pojawia nam się to lenistwo, brak organizacji. I wytłumaczenia znajdziemy bardzo różne, bo dowiemy się na przykład, że jest to uzależnienie od dopaminy i to, czego nam najbardziej potrzeba, to dopaminowy detoks. Dowiemy się, że rozwiązaniem tego wszystkiego jest po prostu nie dopamina, tylko zmuszanie się, dyscyplinowanie się, działanie pomimo, wymaganie od siebie więcej i tak dalej, i tak dalej. I to jest świetny temat, żeby porozmawiać sobie o tym, jak w ogóle działa ludzki umysł. Bo nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie zawsze wydawało się to być trochę irracjonalne. Dlaczego tak jest, że skoro chcę, skoro wiem, że to będzie dla mnie dobre, to czemu mi się nie chce? Przecież to jest zupełnie nielogiczne. Nielogiczne, jeżeli mamy mylny punkt patrzenia, mylną perspektywę patrzenia na ludzki umysł. I tym właśnie chciałbym się dzisiaj zająć. Opowiem Wam, jak działa ludzki umysł i opowiem Wam, co można w tym zrobić, bo nie jest to tak, że jedynym rozwiązaniem jest działanie pomimo, zmuszanie się i przeżycie całego życia po prostu w tym pędzie, w tym wyścigu szczurów, żeby po prostu kto więcej wyciśnie, ten więcej będzie miał. Zobaczmy sobie na to z tej perspektywy, z tej strony. Ludzki umysł, konstrukcja ludzkiego umysłu ma jedno podstawowe zadanie. Tym zadaniem jest zapewnić nam przeżycie, zapewnić nam przetrwanie. Zadaniem ludzkiego umysłu nie jest realizowanie marzeń, spełnianie marzeń, wiedzenie takiego życia, w którym czujemy się spełnieni. Nie jest to też osiąganie szczęścia zadaniem naszego umysłu. Zadaniem naszego umysłu jest przeżyć. I teraz każde działanie naszego umysłu, każda emocja, każde zachowanie, każdy nawyk, nawet jeżeli wydaje nam się być bezsensowny czy irracjonalny, jest podporządkowany właśnie temu jednemu celowi, żeby przeżyć. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, żebyśmy mogli w ogóle dalej sobie o czymkolwiek porozmawiać. Bo teraz powstaje to pytanie, czy nasz system, ten ludzki umysł może być faktycznie wadliwy, czy po tylu latach ewolucji, po osiągnięciu tego, a nie innego poziomu w naszej, jakby tej drabinie żywieniowej na naszym świecie, gdzie jesteśmy na samej górze, czy na pewno w naszym umyśle są wady, czy ten system jest wadliwy, czy może działać niepoprawnie. No mi osobiście ta koncepcja wydaje się być trochę szalona. I jeżeli spojrzymy właśnie z perspektywy takiej, że umysł chce zapewnić nam przetrwanie, to wszystko zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Bo teraz pytanie takie, skąd umysł wie, w jaki sposób zapewnić nam przetrwanie? Ano umysł wie to przede wszystkim ze swoich wcześniejszych doświadczeń i ze strony obserwowania, jak, w jaki sposób przeżyli nasi rodzice czy opiekunowie, z którymi mieliśmy styczność w tym najwcześniejszym okresie naszego życia. Mam tutaj na myśli dzieciństwo,
i okres dorastania, gdzie ten umysł jest najbardziej chłodny i konstruuje sobie modele, które później po prostu w życiu dorosłym odtwarza. I teraz ważne jest tutaj też to, aby zrozumieć, w jaki sposób działają nasze przekonania. Bo teraz przekonania są niczym innym, jak właśnie pewnego rodzaju modelem rzeczywistości, przekonaniem na temat pewnego rzeczywistości, w które wierzymy. Czyli zobaczcie, co tutaj się dzieje. Umysł, żeby przeżyć, obserwuje otoczenie, obserwuje rodziców, obserwuje opiekunów i interpretuje też doświadczenia, które dzieją się nam. I pod kątem tego wszystkiego, co widzi, czego umysł doświadczył, konstruuje pewnego rodzaju model, który jest niczym innym, jak pewnego rodzaju wewnętrznym wszechświatem, czyli naszą wizją tego, czym jest świat, kim jestem ja i jaka jest moja rola w tym wszechświecie. I teraz przekonania to jest to, co opisuje właśnie to, w jaki sposób my wierzymy, że te elementy działają. I teraz zobaczcie, co się dzieje, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz. Kiedy mamy pewnego rodzaju przekonania, to nasz umysł cały czas chce szukać potwierdzenia dla tych przekonań. Bo jeżeli okaże się, że to, w co wierzę, jest prawdziwe, to znaczy, że wiem, czego się spodziewać, to znaczy, że jestem w pozycji bezpiecznej. I to właśnie umysł przez cały czas robi. Chce trzymać się tego, co już zna i szukać potwierdzenia, nierzadko naginając tę rzeczywistość pod swoje zrozumienie, żeby sobie udowodnić, że żyjemy w takim miejscu, w jakim nam się wydaje, że żyjemy. Teraz, żeby to wszystko dobrze zrozumieć, możemy się właśnie przenieść do tematu prokrastynacji, do tematu odkładania spraw na ostatnią chwilę, do tematu tego oporu, który narasta, kiedy mamy się czymś zająć. Tak naprawdę, jeżeli technicznie sobie rozłożymy to zagadnienie na części pierwsze, to pod tematem lenistwa, prokrastynacji, oporu mogą się kryć tylko trzy tematy. I to jest albo jakiegoś rodzaju przekonanie, ograniczające przekonanie, którego szukamy potwierdzenia, może się kryć za tym jakiegoś rodzaju lęk i może się za tym kryć jakiegoś rodzaju schemat. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jeżeli mamy do czynienia z przekonaniem, to mój umysł będzie chciał szukać potwierdzenia tego przekonania. Jeżeli to przekonanie jest przekonaniem, które będzie przeszkadzało mi w osiągnięciu czegoś, to będę obserwował efekt w postaci tego, że jest mi trudno coś osiągnąć lub wręcz nie mogę tego zrobić, żeby utrzymać się w pozycji bezpiecznej. Jeżeli to jest jakiegoś rodzaju lęk, to jeżeli się boję czegoś, równie dobrze na poziomie podświadomym, mogę nie być świadomy tego, czego się boję. Jeżeli boję się czegoś w związku z dokończeniem projektu, przy którym pojawia mi się prokrastynacja, to prokrastynacja może być niczym innym, jak objawem tego, że mój umysł próbuje mnie uchronić przed tym, czego się boi. Uchronić mnie przed ryzykiem wystąpienia tego, czego się boi. A jeżeli mamy schemat, wyuczony po prostu pewien schemat postępowania, może być tak, że po prostu odtwarzam jakiegoś rodzaju zachowania, które obserwuję pod postacią prokrastynacji i mój umysł robi to po to, aby być w tym, co już zna, tam, gdzie wie, czego się spodziewać. Możemy sobie teraz pomówić o praktycznych przykładach, z którymi spotkałem się u ludzi, z którymi współpracowałem. I teraz zobacz, zacznijmy sobie od lęków. Jak w ogóle działa lęk? Po co jest lęk? Weźmy sobie inny temat, który fajnie obrazuje całe to zagadnienie. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z lękiem przed wystąpieniami publicznymi. I teraz może być tak, może jeszcze w inną stronę. Mamy lęk przed wystąpieniami publicznymi. Jestem dorosłym facetem, mam na przykład w pracy taką część obowiązków, gdzie muszę wystąpić przed ludźmi, pogadać z nimi, muszę im przedstawić pewnego rodzaju projekt, założenia i tak dalej. Za każdym razem, kiedy mam to zrobić, to po prostu jest stres, ściska mnie w żołądku, zaczynam się bać tego, może nawet mam napady paniki, zanim w ogóle wyjdę i się przełamię. I teraz z jednej strony wiem świadomie, że przecież nie ma się czego bać, nie ma się czym przejmować, przecież ludzie tu przyszli, żeby mnie posłuchać. Wyobrażam sobie ich, nie wiem, rozebranych na sali, żeby ściągnąć to napięcie. Ale to nie zmienia tego faktu, że ciągle i tak
boję się, ciągle mam ten lęk, ciągle mam ten stres, nie mogę po prostu wyjść i po prostu zrobić roboty. No i teraz pytanie się pojawia, skąd to się mogło wziąć, dlaczego tak jest, a dlaczego kto inny wcale takich problemów nie ma. I może się okazać, że na przykład w wieku, nie wiem, 4 czy 5 lat zostałem wyśmiany przez dzieci w przedszkolu, tak, na forum. I teraz mój umysł w tym momencie, kiedy doświadczył tego bólu, zainstalował sobie lęk przed występowaniem przed innymi ludźmi. Po co? Żeby chronić mnie w przyszłości przed ryzykiem, że wystąpi znów ośmieszenie. Oczywiście to nie jest tak, że w każdym gronie zostanę ośmieszony, ale może tak być. I to jest wystarczające. Więc mój umysł po prostu zainstalował lęk, żebym nie wychodził przed ludzi, żebym nie ryzykował. I problem tutaj się pojawia taki, że podświadomość nie do końca rozumie coś takiego jak upływ czasu. I w momencie, w którym miałem 4 czy 5 lat, wyśmianie, śmieszność mogły być poważnym problemem. Natomiast dzisiaj, kiedy już jestem dorosły, no pewnie bym sobie z tym poradził. Ale umysł podświadomy nie kuma upływu czasu. Więc teraz, kiedy rozumiemy te schematy, jak to wszystko działa, możemy sobie porozmawiać o konkretach. I teraz zobaczcie. Jeżeli mamy do czynienia z prokrastynacją, odkładaniem spraw na ostatnią chwilę i tak dalej, i mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju podświadomym lękiem. To jest historia tak naprawdę z mojego gabinetu. Czyli mamy gościa, który jest ambitny, który potrafi być zdyscyplinowany i tak dalej, ale wybitnie mu nie idą tematy zawodowe. Cały czas po prostu właśnie wygrywa telefon, wygrywa YouTube, wygrywa Facebook, wygrywają seriale i tak dalej, i tak dalej. W momencie, w którym zaczęliśmy pracować z podświadomością, dotarliśmy do jednego ze wspomnień z okresu dzieciństwa, z okresu dorastania. Jego ojciec był osobą, która odniosła jakiegoś tam rodzaju sukces w biznesie, była właśnie zdyscyplinowana i tak dalej. Natomiast ojciec był zupełnie nieobecny emocjonalnie, bo był cały czas w firmie. To, co podświadomość tego jegomościa zapamiętała z tamtego okresu, to sam fakt, że sukces finansowy, sukces biznesowy oznacza samotność, oznacza odcięcie się od rodziny, a to jest coś, czego on bardzo chciał, kiedy był właśnie mniejszy. Chciał tego kontaktu z ojcem i tak dalej. Brakowało mu tego, brakowało mu uznania i tak dalej. Więc jego podświadomość skojarzyła, że sukces będzie oznaczał właśnie tego typu odcięcie i izolację. Więc podświadomie sabotował sobie wszystkie te działania związane z biznesem, żeby broń Boże nie osiągnąć tego sukcesu, bo narazi się na to, co było dla niego bardzo ważne wtedy, czyli narazi się na samotność, na to odcięcie, na ten brak emocji, bliskości i ciepła. Jest to w pełni zrozumiałe. W momencie, w którym usunęliśmy ten lęk, nagle tematy przestały być takie problematyczne. Nagle ten opór znacząco, drastycznie spadł. Idźmy do drugiego tematu. Możemy mieć do czynienia z jakiegoś rodzaju przekonaniem. Wiem, jak działają przekonania i znowu, inna osoba, z którą pracowałem, to tak naprawdę jest dość pokrewny temat ze mną, bo sam z tym musiałem sobie dać radę, ale jeżeli występuje jakiegoś rodzaju na przykład przekonanie o tym, że jestem niedostatecznie dobry, że czegoś mi brakuje, czy że na coś nie zasługuję, to, co robi mój umysł, szuka potwierdzenia, że tak właśnie jest. I świetnym polem, żeby sobie udowodnić, że jestem niedostatecznie dobry, że czegoś mi brakuje, czy na coś nie zasługuję, to jest właśnie sabotowanie sobie pracy związanej na przykład z jakiegoś rodzaju projektem czy biznesem. Poprzez to, że odkładam projekty na ostatnią chwilę, nie jestem w stanie ich dowieść w taki sposób, w jaki bym chciał, z taką jakością, nie jestem w stanie osiągnąć pewnego rodzaju sukcesu, więc, jak jest z tego wniosek, jestem niedostatecznie dobry, czegoś mi brakuje. Jeżeli połączymy to jeszcze na przykład z przekonaniem polegającym na tym, że tylko ciężka praca się liczy, albo ciężka praca buduje moją wartość, jestem wartościowy wtedy, kiedy ciężko pracuję, to zobaczcie, co się dzieje w tym kombo. Będziemy przez cały czas zajeżdżali się robotą tylko po to, żeby udowodnić sobie, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego, co chcemy. Bo to jest to, co umysł zna i z czym wie, jak sobie poradzić. Także to może się na przykład kryć za prokrastynacją. I ostatni temat to jest pewnego rodzaju schemat postępowania. I tutaj bardzo często dzieją się rzeczy związane właśnie na przykład ze szkołą. Czyli jeżeli
w szkole nauczyłem się, że nie muszę nic robić, a i tak uda mi się ślizgnąć, i że generalnie robota to jest coś nieprzyjemnego, mam tutaj na myśli lekcje, a jedyne, o czym myślę, to to, żeby wyskoczyć na boisko z kumplami czy pograć sobie w gierkę, to jeżeli dzięki temu schematowi udało mi się przeżyć kiedyś, to będę chciał w tym schemacie tkwić przez cały czas i ten dokładnie schemat może mi się przełożyć na życie zawodowe w życiu dorosłym i dzieje się to częściej, niż mogłoby nam się wydawać. Czyli znowu, przecież jakoś się ślizgnę, jeżeli zostawię to na ostatnią chwilę, jeżeli nie dopilnuję, jakoś się tam ślizgnie, jakoś się tam uda, a lepiej się zająć na przykład Netflixem. Mamy trzy podstawowe schematy, które dzieją się nam przy prokrastynacji. I oczywiście, ja nie mówię tutaj tak, że dyscyplina, wyrabianie dyscypliny, trenowanie się w tym, żeby być skutecznym i produktywnym jest nieistotne. Jest istotne, bo to jest pewnego rodzaju skill. I możemy sobie to przenieść na przykład na tematy sportowe, z którymi bardzo często pracowałem w przeszłości. To jest bardzo łatwe do zrozumienia. Przenieśmy to na sztangę. Powiedzmy, że moim celem jest wycisnąć 100 kilo na ławeczce, nie? I powiedzmy, że wiem, że jestem w stanie to zrobić, ale za każdym razem, kiedy podchodzę do sztangi, to zjada mnie lęk. Zaczynam się bać tego ciężaru, zaczynam się bać, co się stanie, jeżeli mi się nie uda, co jak mnie ocenią i co w ogóle będzie i tak dalej. Siada po prostu psycha pod ciężarem. To w momencie, w którym my ten lęk uwolnimy, usuniemy ten lęk, to nie znaczy, że na sztangę można włożyć 150 kilo, nie? To znaczy, że można zrobić tę stówę, może 105 i po prostu do 150 dojdziemy szybciej, niż mielibyśmy w ogóle szansę wcześniej. I to samo dzieje się tutaj. Tym naszym ciężarem to jest skill pracowania, utrzymywania dyscypliny, ale jeżeli ja nie mogę choćby podstawowej dyscypliny utrzymać, mimo że bardzo chcę, to być może jest coś na głębszym poziomie w moich przekonaniach, lękach czy schematach postępowania i nie ma sensu po prostu się ciągle cisnąć, dociskać, ciągle się pałować za to, tylko warto spojrzeć głębiej. Jeżeli standardowe metody nie działają, wtedy być może przyda Ci się pomoc szamana. Bo umysł jest bardzo skomplikowany i tak jak rozmawialiśmy wcześniej o nałożeniu się dwóch przekonań, pomyśl o tym, że tych przekonań jest mnóstwo i trzeba się jeszcze w tym gąszczu ogarnąć. Także, jeżeli jesteś ambitny czy ambitna, starasz się, próbujesz ciągle nowych metod, ciągle dowiadujesz się nowych rzeczy, czytasz książki, robisz kursy, szkolenia, ale nadal nic się nie zmienia, czy zmienia się bardzo mało w stosunku do tego, ile pracy zostało w to włożonej, to być może warto spojrzeć, co dzieje się w tych głębokich zakamarkach umysłu, w umyśle podświadomym. Tu właśnie do tego przyda się pomoc szamana. A kim jest szaman? O tym porozmawiamy sobie w następnym odcinku, bo tak też czasami mnie nazywają. Prawdopodobnie dlatego, że za pomocą współczesnych czarów wpływam na psychikę ludzi. Także dziękuję Ci za uwagę, dziękuję Ci za to, że byłeś lub byłaś ze mną w tym odcinku, drugim po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że Ci się podobało, mam nadzieję, że ta wiedza pozwoli Ci spojrzeć na siebie pod trochę innym kątem, może łaskawszym, ale też zwróci Twoją uwagę, że są skuteczniejsze metody niż tylko hustling i napieprzanie i wmuszanie się do rzeczy. Będziemy to oczywiście sobie rozwijać w kolejnych odcinkach. Dziękuję jeszcze raz za obecność, za uwagę, za dotrwanie do końca. Jeżeli Ci się podobało, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zostaw łapkę w górę, zostaw też komentarz, podziel się tym, co na ten temat myślisz, jakie masz z tym doświadczenia. Bardzo chętnie pogadam, odpowiem. Przeczytaj też opis, w opisie znajdują się linki m.in. do mojego Instagrama, gdzie jestem cały czas aktywny. Dzięki, że jesteś i mam nadzieję, że do zobaczenia już niebawem.